kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Witają Was Anna Musioł i Małgorzata Szteler-Furmaniuk. Moi Rostomili, jako widzicie, nie siedzimy dziśka w studiu, bo była za piękna pogoda, żeby to nagrywać w czterech ścianach. Wybraliśmy się Kansi, kaje pięknie i słonko pięknie świeci. A jak się komuś uda zgadnąć, co to jest za miejsce, nie ma to prosto zagadka. Możemy tylko podpowiedzieć, że jest to w Brynnej. Resztę się już musicie sami domyślić. Jak się komuś uda zgadnąć, to na pewno jakoś i mała nagroda się znądzie. Odpowiedzi w komentarzach pod odcinkiem. A teraz przechodzimy już do życzeń. 7 kwietnia urodziny obchodziła Krystyna Folwarczny z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego oraz samych pogodnych dni i wiele radości życzy kochający syn Aleksander z rodziną. Dla Iwony z Cieszyna, która 8 kwietnia obchodziła urodziny, moc zdrowia i uśmiechu oraz spełnienia wszystkich marzeń. Tego życzą Ci Jola i Olek z Cieszyna. Dużo radości i zero stresu. 8 kwietnia swoje urodziny obchodził Jerzy Olchawa z Brynnej. Jurku, życzymy Ci wszystkiego, co najweselsze, najmilsze, najsłodsze i najpiękniejsze. Spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń. Dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, miłości najbliższych, wspaniałych przyjaciół, a także realizacji planów, aby udało Ci się wszystko, co żeś zaplanował, żeby nigdy nie opuszczać Cię wytrwałość w dążeniu do celu. Tego Ci życzą Ela i Marcin Sikorscy z córeczkami Marysią i Mają. 10 kwietnia urodziny obchodzili razem Jakub i Łukasz Byrdziak. Z tej okazji moc życzeń, wielu łask Bożych i dalej tak pozytywnego nastawienia do świata życzy ciocia Daria i wujek Wojtek z dziećmi. Za kilka dni świętował będzie Bartek Kukucz ze Skoczowa. Bartku, w dniu Twoich urodzin życzymy Ci, aby na Twoich życiowych i biegowych szlakach czas biegł powoli, a Ty byś z samymi sukcesami szybko pokonywał nawet najdłuższe dystanse. Życzymy Ci zdrowia, szczęścia, radości, miłości, wiernych przyjaciół i wszelkiej pomyślności. I dziękujemy za wszystkie piękne ujęcia w naszej fotogalerii. Zespół portalu OX.pl. Teraz życzenia składamy panu Mieczysławowi Kusiowi z Cieszyna z okazji 65. urodzin. Zdrowia i sił na cały nadchodzący sezon górskiego łażenia i kupę radości na każdy dzień. Składają panu koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. Za 17 kwietnia swoje 45. urodziny obchodzi pan Jarosław Raszka z Harbutowic. Zdrowio, spełnienie najskrytszych marzeń, błogosławieństwa Bożego i wielu radosnych dni życzy siostra Dasia z rodziną. Następne życzenia Saś Łot. Paniczek i panoczków z koła PTTK Ślimoki. Tym razem dla pani Elżbiety Węglosz ze Skoczowa, która 21 kwietnia obchodzi swoje urodziny. W dniu Twych urodzin każdy szczęścia Ci życzy. My, korzystając z tej sposobności, życzymy Ci szczęścia i pomyślności, by to, o czym marzysz, się spełniło, a serce, które kochasz, przy Tobie było. Prężne Ślimoki przesyłają jeszcze jedne życzenia. Tym razem dla pani Wandy Kowalski ze Brzydowic. Życzą zdrowia, pomyślności, cudownych ludzi wokół i wiosny w sercu. Na dzisiaj to już wszystkie życzenia. Fajnie nam tu przypieku słoneczko, są my w plenerze, plecka zagrzote, sąsiad remont robi. Także widzicie sami, że my dzisiaj mieli wyjątkowe, wyjątkowe życzenia dla Państwa. Pamiętajcie, że z dobrym słowem zawsze możecie przesłać maila do swoich bliskich na adres życzenia @ox.pl. Pamiętajcie, że przesyłanie życzeń i ich emisja jest kompletnie bezpłatna. A teraz już dla wszystkich jubilatów muzyczno niespodzianko. Do widzenia za tydzień. Miejcie się dobrze.
Wtedy